Czy mnie widać, czy nie słychać? Za chwilę zaczynamy. Wybiła 14. Mam nadzieję, że kawkę macie już przygotowaną. I mam nadzieję, że mnie słychać, bo ja gadam. Czy mnie słychać? Czy mnie słychać, czy mnie widać? Dajcie znać, czy też ja mówię, aby mnie nie słyszycie. Bo tak też się może zdarzyć. Technologia jest hmm, czasami nieprzewidywalna. Słychać i widać. Agata napisała, że nie słyszysz z afani.mani.pl. Ktoś, Mateusz pewnie, napisał, że, że ten, że jest. Kurczę, nie wiem, czy jakoś mogę, Agata, cześć w ogóle, miło mi Ciebie widzieć tutaj. Czy jakoś kwestia ustawień, click meeting, może, ewentualnie na innym urządzeniu, jeśli może spróbować? Jeśli ktoś jeszcze może napisać, czy mnie faktycznie słychać i czy mnie dobrze słychać, bo testuję dzisiaj taki mikrofon mały. I mam nadzieję, że on też, że tak powiem, da radę i wszystko będzie jak ok. Słychać dobrze, wszystko jest ok, dobra. To mam nadzieję, Agata, że u ciebie też się uda tę kwestię rozwiązać. I zaraz zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj postaram się zamknąć się w godzinie. Kurczę, muszę sobie jakiś zegarek postawić. Yy, zaraz sobie ustawię jakiś zegarek chyba, bo yy, żeby mi przypominało albo jakiś timer yy, dobra i wtedy yy, no, żebym zdążył na czas. Dzisiaj będzie tak yy, o tym w ogóle, co to jest Giving Tuesday, z czym to się jest, skąd to się wzięło, jaki ma potencjał, do jakiej yy, akcji Was zapraszamy w tym roku, oraz, jakie mamy pomysły, jeśli chcielibyście zrobić inną akcję, oraz co dalej, czyli co z Waszej strony jest potrzebne do zrobienia, żeby po prostu coś się zadziało, żeby jakaś dobra wiadomość poszła w, poszła w świat. I oczywiście na sam koniec będą też pytania i odpowiedzi. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to śmiało yy, uderzajcie. Agata napisała, że już słychać. Ja myślę, że to jest potwierdzenie dla mnie, że możemy zaczynać w takim razie. To jedziemy, jedziemy moi drodzy. I oczywiście na początek po spotkaniu nagranie oraz link do prezentacji znajdziecie na Facebook. Giving Tuesday. Teraz poczekajcie. Widzicie dobrze, że Facebook mi się przypomniało, żebym kliknął na Facebooku. Rozpocznij transmisję na żywo. Dzięki temu będzie to na żywo również na Facebooku. Chyba się zaczyna. A później ja też dołączę. Tą prezentację, którą tutaj widzicie, więc będziecie mogli sobie do niej wrócić, jeśli będziecie w ogóle potrzebować. O co w ogóle chodzi z Giving Tuesday? Jednym zdaniem, kiedyś znalazłem coś takiego na stronie jednej z organizacji anglojęzycznych, że po prostu Giving Tuesday zachęca ludzi na całym świecie do zrobienia czegoś dobrego dla sprawy, która jest dla nich ważna. Myślę, że to jest bardzo istotne, że to jest określenie nie organizacja, a sprawa, która dla nich ważna, bo tak na dobrą sprawę, jeśli jesteście w organizacji, to y, ludzie, którzy są wokół Was, oni nie są dla samej organizacji, ale dlatego, że Wy robicie coś, co jest dla nich ważne. I Giving Tuesday to inicjatywa, która właśnie skupia ludzi wokół tego, żeby w tym jednym dniu w roku po prostu wszyscy na całym świecie, bo jest to ruch y, międzynarodowy, powiedzieli: To jest dla mnie ważne. Ale może zacznijmy, skąd to się wzięło? W roku 2012, Czyli już moi drodzy, 11 lat temu, w Nowym Jorku, widoczne tutaj Asha oraz Henry, pomyśleli o czymś takim. Skoro branża sprzedaży online i offline ma swoje święta pod tytułem Black Friday i Cyber Monday, to może po tych dwóch dniach takiej konsumpcji zróbmy coś, żeby ludzie się odwrócili w drugą stronę i spojrzeli na siebie dookoła, i spojrzeli na to, co nie mogą, nie to, co mogą. Wziąć od życia to, co mogą kupić, ale co mogą dać. I stąd zrodziła się taka idea Giving Tuesday, takiego eksperymentu społecznego, bo na początku to po prostu był eksperyment, czy to po prostu zaskoczy, tak jak Black Friday i Cyber Monday ileś tam lat temu się pojawiło w Stanach Zjednoczonych, tak Giving Tuesday też powstało jako taki eksperyment i korzysta dzisiaj już z siły właśnie mediów społecznościowych, żeby promować dobroczynność, żeby po takich dwóch dniach konsumpcyjnych, można powiedzieć, zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby może odwrócili się, spojrzeli dookoła, żeby pomyśleli o innych, żeby po prostu to był dzień dawania, Giving Tuesday, czyli my to nazywamy Dobroczynny Wtorek, Dzień Dobroczynności, Światowy Dzień Dobroczynności. Tak na dobrą sprawę powiem Wam, że z mojego doświadczenia, z, z kontaktów z różnymi krajami, to w każdym kraju nazywa się troszeczkę inaczej i jest dostosowane do niektórych, do, do warunków lokalnych. W niektórych e, krajach, jak na przykład w Indiach, już jest dawno po Giving Tuesday. Są taki, jest takie kilka wyjątków. Oni prze, obchodzą Giving Tuesday w październiku w ramach ich jak gdyby takiego narodowego święta dobroczynności. To jest taki w ogóle Tydzień Dobroczynności. Więc Giving Tuesday na całym świecie odbywa się troszeczkę inaczej. My w Polsce jesteśmy razem z tym Giving Tuesday światowym, można powiedzieć, takim tym, który dzieje się w większości krajów w tym samym dniu, czyli 28 listopada, w tym roku jest to 28 listopada. Bardzo łatwo to zapamiętać. Jak sprawdzicie sobie, kiedy jest Black Friday, to najbliższy wtorek po Black Friday, Friday jest właśnie Giving Tuesday. Jak to właśnie Giving Tuesday wygląda dzisiaj? To jest 90 krajów z całego świata. Oficjalnie, bo nieoficjalnie jak sprawdzi się po aktywności na całym świecie, to w tych, tych krajach jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Są inicjatywy takie oddolne, które nie mają swojej oficjalnej reprezentacji w, w kraju danym. W Polsce akurat Fundacja Fanimani jest liderem Giving Tuesday i zachęca organizacje organizację ludzi do tego, żeby, żeby włączyć się do Giving Tuesday. Jak to też wygląda w liczbach, bo pewnie y, można to połączyć i w dużej mierze. Giving Tuesday jest łączone również z tym, żeby przekazać jakąś darowiznę, czy to rzeczową, czy pieniężną na rzecz organizacji. W zeszłym roku 3,1 miliarda dolarów zostało podarowane w darowiznach rzeczowych i pieniężnych i 1 miliard dolarów we wpłatach online. To, moim, moim drodzy, to są ogromne pieniądze. I w USA zaangażowało się w Giving Tuesday ponad 35 milionów osób dorosłych. To są moi drodzy 10, około 10%, 10 Amerykanów, jeśli dobrze pamiętam, ta liczba jest w około, około 330 milionów. Więc około 10% osób dorosłych zaangażowało się w taki czy inny sposób w Giving Tuesday ten ten jeden, jeden dzień. Dlaczego dane tylko ze Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że to tam powstało i tak na dobrą sprawę, tam zbierają najwięcej danych. I to z, mają również takich partnerów, typu PayPal, na przykład, który udostępnia dane związane z, z tym, jakie kwoty zostały zebrane w ramach Giving Tuesday. Dlatego też, też tych danych jest najwięcej ze Stanów Zjednoczonych. A to, co widzicie tutaj po lewej stronie, lewej czy prawej, nie wiem, jak to u Was jest na ekranie. To serduszka możecie znaleźć tam również logotyp giving, polskiego Giving Tuesday, który jest, jest tutaj. I tak na dobrą sprawę, w każdym kraju Giving Tuesday ma taki swój logotyp, związany z taką w jakiś sposób charakterystyczny dla danego kraju. Dlaczego, dla kogo jest Giving Tuesday? Teraz wiemy jak gdyby dlaczego, bo to taki dzień, kiedy możemy świętować dobroczynność i dla kogo jest Giving Tuesday? Tak na dobrą sprawę dla każdego. Dla każdego, oczywiście organizacje społeczne w związku z tym, że są organizacjami społecznymi i robią dużo w takim obszarze, że tak powiem, giving, bardzo, bardzo, bardzo różnie rozumiane, to są Najczęściej takimi, takimi jednostkami, które, które angażują też inne osoby. Ale może zacznijmy od dla Ciebie. Czyli, gdybyś Ty osobiście, jako osoba, miała coś zrobić w Giving Tuesday, to co Ty możesz zrobić? Ten jeden dzień Giving Tuesday, 28 listopada 2023, może po prostu pokazać, co jest dla Ciebie. Ważne. Ja potem pokażę przykład, a może nawet jak będę miał tu kartkę papieru, to narysuję ten przykład. Możesz pokazać, jaką organizację społeczną wspierasz. Możesz pokazać, jaki problem społeczny jest bliski twojemu, twojemu sercu. Kogo wspierasz, może niekoniecznie czy to finansowo, może jesteś wolontariuszem w jakiejś organizacji, może po prostu gdzieś, czasami raz, dwa, trzy, pięć razy w roku przekażesz jakoś, jakąś darowiznę. Ważne, żeby żebyś ty jako osoba pokazała, że nie jesteś obojętny, że są dla ciebie rzeczy ważne, które, problemy społeczne ważne, które są, które chcesz po prostu pokazać i w tym dniu dołączyć tak na dobrą sprawę do milionów ludzi, pewnie już będą to setki milionów ludzi, które, osób, które po prostu powiedzą, dla mnie ważne jest dzisiaj to. Dla mnie ważna jest ta organizacja, ten problem społeczny, pomoc takim osobom, czy, czy takim zwierzętom, czy jeszcze cokolwiek innego. To jest taki dzień, w którym osoby mogą powiedzieć i wbić się, można powiedzieć, do takiego nurtu, nurtu światowego i powiedzieć, co jest dla nich ważne. I nieważne, co to jest, po prostu problem społeczny jakiś. Pomoc, coś, co na, to, na co każdy z nas jest w mniejszym czy większym stopniu po prostu wrażliwy. Giving Tuesday dla organizacji społecznych. To jest oczywiście okazja do tego, żeby Waszych fanów zaangażować w ciekawy, ciekawy sposób. I ja wam pokażę przykłady kilku. Za chwilę pokażę Wam przykłady kilku takich akcji oraz oczywiście zachęcę do tej akcji, którą jako Giving Tuesday My, my zachęcamy do dołączenia właśnie w tym, w tym roku. To jest okazja do tego, żeby zbudować relacje z darczyńcami, i tutaj powiem od razu o takim jednym przykładzie. Ten przykład mają już chyba z dwa albo trzy lata. Nie pamiętam nawet już w jakim kraju to było, ale organizacja wymyśliła sobie, że w tym dniu Giving Tuesday, my chcemy poznać naszych darczyńców. Zapraszamy was wszystkich na piwo. I to po prostu zrobili z okazji dnia Giving Tuesday. Zaprosili wszystkich, którzy mieli czas, do pubu, gdzie postawili po prostu piwo, czy tam pizzę, czy cokolwiek innego, i po to, żeby poznać swoich darczyńców osobiście. Po prostu mieli motyw, mieli taką okazję do tego, żeby, żeby, żeby coś powiedzieć. Bo Giving Tuesday, tak jak tutaj też napisałem, jest to okazja do komunikacji. tak? Oczywiście, tych, im bliżej świąt, tych okazji, do, tych okazji do komunikacji jest coraz więcej. No, ale Giving Tuesday jest takim jednym wyjątkowym dniem, kiedy możecie powiedzieć: Słuchajcie, dzisiaj jest Giving Tuesday, dzisiaj jest Dobry czynny wtorek, dzisiaj jest Światowy Dzień Dobroczynności. Zapraszamy was, spotkajmy się w takim, takim miejscu o godzinie, której tam, 18, 19. Poznajmy się osobiście, porozmawiajmy o tym, jak, dlaczego tak na dobrą sprawę darczyńcy są, są z Wami. Oczywiście jako organizacja możecie to też wykorzystać do tego, żeby podziękować Waszym darczyńcom, że są wokół Was, że Was wspierają w taki czy inny sposób. Możecie podziękować za jakąś konkretną rzecz, która przez cały rok, bo Giving Tuesday to 28 listopada, więc końcówka już roku, może jest coś wyjątkowego, za co chcielibyście podziękować darczyńcom. Mi do głowy przychodzi taka lista, e, którą pewnie trzeba by już teraz zacząć pisać. Osób, którym chcielibyście podziękować za wsparcie w trakcie całego roku. Oczywiście, tak jak to jest na wielu wydarzeniach, e, ktoś wchodzi na mównicę i mówi dziękuję, więc e, dziękuję Ani, Tomkowi, Kasi, komuś tam jeszcze, mówi też dziękuję również tym, Innym, którzy wsparli, a których, a których nie udało się wymienić, bo lista była za krótka. Także to też można wykorzystać jako taką właśnie okazję do tego, żeby podziękować, podziękować darczyńcom. Giving Tuesday dla biznesu. Tak, biznes też jak najbardziej może się zaangażować w Giving Tuesday, czy to w formie działania CSR, czy to po prostu tak, żeby pokazać, że Biznes nie jest czymś, co żyje w oderwaniu od społeczeństwa, w oderwaniu od jakiejś lokalnej społeczności. Wiele biznesów, zwłaszcza takich lokalnych, tak na dobrą sprawę opiera się o współpracę z, albo z innymi biznesami, albo tak na dobrą sprawę dostarcza produkty, usługi dla lokalnej społeczności. Giving Tuesday jest okazją żeby wyjść do Waszych pracowników, również do klientów, do kontrahentów i powiedzieć słuchajcie, cieszymy się, że jesteśmy razem, że robimy coś dobrego i tutaj organizacja czy, czy firma może po prostu zastanowić się nad tym, co robi dobrego i co chciałaby, się, co chciałaby powiedzieć. To jest okazja dla biznesu, żeby pokazać, że nie tylko liczą się pieniądze, ale liczy się również człowiek. Drugi człowiek, czy to jest pracownik, czy to jest kontrahent, czy to jest na przykład lokalna szkoła, czy jakaś inna organizacja, którą dany biznes wspiera. To jest dla biznesu to jest okazja do tego, żeby się pochwalić, co dobrego w ciągu tego roku zostało zrobione właśnie dla. Dla pracowników, czy może było jakieś zaangażowanie w wolontariat pracowniczy, czy dla jakiejś organizacji społecznych, lokalnych, a może to być też okazja, okazja dla biznesu, żeby wspólnie z jakąś organizacją zrobić wspólną akcję. W przykładach pokażę Wam, jakiego rodzaju akcje możecie zrobić z biznesem. I to nie mówię o biznesie, ogromnym biznesie, bo możecie zrobić akcję z jednym niewielkim biznesem. Jak zobaczycie za chwilę przykład, biznesem kosmetycznym dla danej grupy z jedną organizacją. I oczywiście, moi drodzy, dla jednostek budżetowych yy, i tak, tutaj tak na dobrą sprawę, czy to samorząd, czy to, czy to nie wiem, Straż Pożarna, policja, każdy może włączyć się w Giving Tuesday i podkreślić ten wyjątkowy dzień, znaleźć. Motyw do, motyw, do, motyw do komunikacji to jest właśnie Giving Tuesday, tak? Ale można wyjść i powiedzieć: jesteśmy z wami. Przykład. Przykład tutaj podaję ze Stanów Zjednoczonych w dniu Giving Tuesday. Nie pamiętam nazwy miejscowości, ale policja zatrzymywała kierowców na drodze i wręczała im kawę. I życzyła im miłego dnia. I to generalnie było wszystko. I tylko i wyłącznie mówili: dzień dobry, dzisiaj jest Giving Tuesday. Cieszymy się, że jeździcie bezpiecznie. Dzisiaj mamy z tej okazji dla was kawę Uda szerokiej drogi. Do zobaczenia. Fajny po pomysł na to, żeby policja zdobyła, zdobyła zaufanie obywateli, tak na dobrą sprawę, tak? Bardzo moim zdaniem super, super pomysł. To jest jeden z wielu przykładów, bo podejrzewam, że każdy, kto. kto będzie chciał coś zrobić, to znajdzie jakiś pomysł. Można w ten sposób właśnie zaznaczyć swoją obecność w lokalnej społeczności. Czyli czy to jest policja, czy to jest straż pożarna, czy to jest na przykład nawet wydział jakiś w urzędzie miasta. Z, tego, z okazji tego jednego dnia może chociażby w jakiś sposób docenić osoby, które przychodzą załatwić jakąś sprawę, tak? Chociażby Dzisiaj jest Giving Tuesday, dzień dobroczynności. Dziękuję, że, że jesteście z nami. To wszystko. Tak, na dobrą sprawę, w Giving Tuesday jesteśmy wszyscy, dlatego ja tutaj mówię, że, że również jednostki budżetowe mogą się w to zaangażować. I z drugiej strony, jeśli Wy jesteście w organizacji, to możecie również zastanowić się nad tym, czy współpracujecie z jakimiś jednostkami. I to może być w drugą stronę, tak? Czyli być może wspólnie będziecie mogli, chociażby opublikować jakiś film na, na, w mediach społecznościowych z daną jednostką, że pracujecie razem dla takiej i takiej sprawy i w tym wyjątkowym dniu chcecie podziękować wszystkim za wsparcie. Jest to po prostu pomysł na to, żeby społecznie zaangażować zaangażować obywateli. Czyli Wiemy już, dla kogo jest Giving Tuesday, tak na dobrą sprawę, dla każdego, i ja tak na dobrą sprawę tutaj bym w tym dla Ciebie zawsze to, 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 to miejsce, dla Ciebie mnie zawsze tutaj troszeczkę y, kieruje na takie tory y, osób, y, influencerów, osób, które mają duże zasięgi w mediach społecznościowych, bo są to osoby, które mogą po prostu to Giving Tuesday dla waszej organizacji. I też jednocześnie dla samych siebie, po prostu, po prostu dotrzeć do większej, większego grona osób i zachęcić inne osoby również do, do pomagania. A z drugiej strony, Giving Tuesday to jest ruch międzynarodowy, więc tutaj docieramy z, tym, z tą wiadomością, tak na dobrą sprawę, na cały świat, bo tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o. Dobrze, ok. Oprócz krajów, w których nie ma mediów społecznościowych, które my znamy, ok, to docieramy z taką informacją, docieramy z tym, co dobrego dzieje się wokół nas, co dobrego robimy na co dzień, do ludzi z całego świata. I teraz, jaki plan na ten 28-11? Czyli my, jako Leader Giving Tuesday w Polsce, w tym roku chcemy zachęcić Wszystkich do udziału w Anselfie. Anselfie to jest takie, jak to jest napisane na stronie Giving Tuesday takie selfie, tylko że inaczej. I tak na dobrą sprawę każdy może to zrobić, tylko że w tym wyjątkowym dniu nie chodzi o to, żeby pokazać siebie, tylko żeby właśnie zwrócić uwagę na to, co jest ważne. Czyli. Macie tutaj przykłady, takie pierwsze, bo tych przykładów jest, jest mnóstwo. Widać tutaj osoby, też celebrytów, którzy się zaangażowali. Tutaj w tym przypadku, akurat dla organizacji, która zajmuje się, zajmuje się osobami z chorobami Parkinsona, i każda osoba, która jest wokół Was, czy to jest wasz znajomy, czy to jest szef, czy ktokolwiek inny, może wziąć po prostu udział w akcji Anselfie i pokazać, co jest dla nich ważne. Tutaj najbardziej mi się spodobało to takie, te, te, ten właśnie dziadek, chyba prawdopodobnie z córką, czy starszy pan, e, bo nie wiem, czy jest dziadkiem. E, starszy pan prawdopodobnie z córką i nie wiem, czy widzicie ten napis: More years of ice cream czyli jeszcze więcej lat, z lodami. To jak gdyby marzenie osoby, która już jest w wieku podeszłym, żeby jeszcze przez ileś kolejnych lat móc sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, może raz w roku, może częściej zjeść po prostu lody. I to wszystko. I tutaj mamy też przykład z, po prawej stronie to co widzicie. To też taka akcja, która z, z magazynem preview była robiona, gdzie okładka na, na okładce tego magazynu była, było właśnie takie zdjęcie. Na stronie givingtuesday.pl znajdziecie też film, gdzie jest w ogóle pokazana cały, cały, cała ta akcja. Nie pamiętam imienia i nazwiska aktorki, ale to znana aktorka jest. I każdy z nas, w tym dniu 28-11 może po prostu pokazać. Co dobrego robi, albo na czym zależy. I to jest tak proste, jak ta kartka. Chyba już tą kartkę sprzątnęli, ale ja tą kartkę narysowałem dzisiaj. Gdzieś miałem pod ręką, długopis, z którym to narysowałem, odłożyłem gdzieś. I to jest bardzo proste tak na dobrą sprawę. Rysujemy serce, i tak na dobrą sprawę wpisujemy moje serce, i dzisiaj należy do na przykład osób starszych. Moje serce dzisiaj bije dla zwierząt, bezdomnych zwierząt. Moje serce dzisiaj bije dla osób z niepełnosprawnościami. Moje serce dzisiaj bije dla. I tutaj możecie wstawić to, co chcecie. Możecie wstawić nazwę organizacji. My zachęcamy do tego, żeby właśnie dołączyć w taki prosty sposób. Kartka, długopis, narysowane serducho i napisane dla kogo bije to serce. Robicie później sobie selfie, czy też wasi przyjaciele, fani waszej organizacji, znajomi robią sobie takie selfie, wrzucają je, oznaczają je hasztagiem unselfie, czy tam hasztagiem Giving Tuesday, i to wszystko leci w świat. I robimy wokół tego, robimy dzięki temu dobry hałas. Po tych dwóch dniach, takich. Ym, Konsumpcyjnych, robimy dobry hałas, mówimy o tym, co dobrego, każdy z nas, co, co dobrego każdy z nas robi, na czym nam zależy, co jest dla nas ważne. Także to jest pomysł i zaproszenie dla każdego z was do tego, żeby dołączyć do Anselfi, do a jeśli chcecie inaczej albo jeśli chcecie zrobić coś więcej, to mamy tutaj inne przykłady i pomysły. Przykłady z y, całego świata. Możecie sobie z tych przykładów się zainspirować i zobaczyć, który z nich akurat w Waszej organizacji będzie czymś takim, y, co może się sprawdzić, a może to akurat który z tych przykładów zainspiruje Was do tego, żeby, żeby zrobić coś mniejszego bądź większego w tym roku z okazji Giving Tuesday. Przykład organizacja, przykład pod tytułem Wydarzenie, czyli organizacja Plant With Purpose, tak to przytłumaczyłem to roślina z celem, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale okej, okay, no nie wchodźmy w to. Przez 35 lat, czyli organizacja z bardzo dużym doświadczeniem, zasadziła ponad 50 milionów drzew w 8 krajach, a tylko w tym dniu Giving Tuesday zaangażowali wszystko, że słuchajcie, dzisiaj jest Giving Tuesday, dzisiaj sadzimy drzewa, tak, i tutaj widać jest, jest, no, ta szóstka powinna być przeniesiona, nie zdążyłem tego przenieść, 6693 drzewa w ciągu jednego dnia. I może ta, ta, ta liczba 6693 drzewa w ciągu jednego dnia względem tych 50 milionów nie jest czymś, czymś dużym, ale z drugiej strony 50 milionów przez 35 lat to pewnie wyjdzie bardzo mało dziennie. Chodzi o to, że ten jeden dzień dla organizacji z bardzo dużym doświadczeniem był okazją do tego, żeby zrobić więcej dobrego, tak, posadzić więcej drzew i mimo tego, że to jest taka jednodniowa akcja, oni się w to w bardzo prosty sposób zaangażowali. Tak? Czyli w tym dniu, słuchajcie, jest akcja. Jeśli chodzi o jest akcja, to... No, tu muszę się podzielić takim, taką moją refleksją osobistą, że. A może to jest refleksja, a może to jest coś, co, z czego my, Polacy, jesteśmy znani, że my w akcjach lubimy się angażować. Jak jest akcja, to się angażujemy. Trudniej nam robić codziennie coś małego. Łatwiej nam jest raz w roku wesprzeć taką czy inną organizację z takim czy innym logotypem, wpłacić im Płacić im darowiznę. Dlatego tym bardziej Giving Tuesday, jako taki jeden dzień w roku, to jest akcja. To jest motyw do tego, żeby Polaków zaangażować, bo to jest tylko jeden dzień. Jeśli jesteście z perspektywy organizacji, to od Waszych fanów czy darczyńców chcecie coś tylko w jeden dzień. Na przykład wysyłacie rano mailing albo wieczorem, dzień przed Giving Tuesday. Słuchajcie, jutro jest Giving Tuesday, tutaj jest dla Was instrukcja. Zachęcamy do tego, żeby do nas dołączyć, zrobić unselfie albo cokolwiek innego. Lećmy dalej z tymi przykładami. To jest przykład wydarzenia, które można zrobić, można zaangażować czy to wolontariuszy, czy Waszych fanów, przyjaciół organizacji do tego, żeby zrobili coś, czym tak na dobrą sprawę Wasza organizacja się zajmuje. Kolejny, kolejny przykład to angażowanie dzieci i y, młodzieży. Tu jest sześcioletni Colin, który razem z, z, ze sprzedawcą, z, z, ze sklepem Bombas po prostu zbierał skarpetki, żeby przekazać je y, sierotom. Prosta akcja, y, po prostu zbieramy skarpetki i ten sześcioletni Colin, on jest y, jednym z kilku przykładów, bo... Akcja pod tytułem Giving Socks miała miejsce już kilka lat wcześniej, bo to jest przykład z zeszłego roku. Stąd właśnie te 2022 pary skarpet. Ale taka akcja Giving Socks miała miejsce już kilka lat wcześniej, też w ramach Giving Tuesday. I podobną akcję bodajże harcerze z Zielonej Góry zrobili chyba dwa lata temu albo trzy lata temu. Też właśnie, żeby zebrać skarpetki dla, dla osób bezdomnych. Po prostu przeszli się po kolejnych sklepach, po, po lokalnych sklepach, powiedzieli o akcji, zachęcili do tego, żeby, żeby albo przekazać, albo wystawić taką, taką skarbonę na skarpetki, tak? I przekazać w ten sposób. Dzisiaj jest Giving Tuesday, przekazujemy przekazujemy jedną parę skarpetek kupujesz dla siebie, a drugą może kupisz i przekażesz właśnie dla osób bezdomnych. To jest motyw, jeśli wasza organizacja, jeśli działacie z młodzieżą, z dziećmi, to to jest być może motyw na to, żeby zrobić jakąś akcję wolontariatu właśnie z dziećmi, z młodzieżą, żeby zaangażować ich społecznie właśnie w ramach takiej akcji Giving, giving Tuesday. Kolejny przykład. Biznes plus NGO, a tak na dobrą sprawę wiele biznesów i organizacja społeczna. Organizacja społeczna to jest Fashion Impact Fund, czyli ona dostarcza grantów założycielom takich zrównoważonych rozwiązań w modzie, tak? czyli takich, które są oparte o ekologię, o, o zrównoważoną produkcję, czyli na przykład produkcję, która nie opiera się o Wykorzystaniu dzieci do produkcji, o generalnie zrównoważone działania w, w modzie. Czyli ta organizacja tym właśnie się zajmuje i wspiera finansowo założycieli właśnie tego rodzaju modowych biznesów, tak? czy biznesów związanych z odzieżą. I oni zrobili taką akcję, że w tym dniu, w dniu Giving Tuesday 2022, część dochodu wszystkich marek, które były zaangażowane wokół tego. Była przeznaczona właśnie na wsparcie funduszu. Tam jest chyba kilkadziesiąt marek modowych, które się w to zaangażowały, które tego dnia po prostu zachęcały swoich klientów do tego, żeby oprócz, oprócz zakupów wesprzeć również Fashion Impact Fund, do tego, żeby mogli jak gdyby dalej wspierać, wspierać kolejne osoby, które. Będą prowadzić taki właśnie zrównoważony biznes w modzie. Także to jest jeden z przykładów angażowania wielu biznesów z jednej branży, tak, do działań właśnie w Giving, giving Tuesday. Kolejna rzecz, wolontariat, czyli jak można zaangażować, zaangażować ludzi w wolontariat. I to jest Giving Tuesday. Pakistan. 70 wolontariuszy dostarczyło właśnie niezbędne zapasy i wsparcie osobom, które zostały dotknięte powo powodzią, która miała miejsce w czerwcu 2022. Czyli tak na dobrą sprawę, jeden dzień do tego, żeby zorganizować dużą, ludzi dużą grupę osób i pomóc osobom, które z powodu właśnie powodzi straciły swój dobytek. Nie miały, nie miały, stracili swój dobytek, stracili sposób zarabiania, sposób żywienia swo, sw, siebie oraz swoich rodzin. I z, tego, z, tego, z tej okazji 70 wolontariuszy właśnie zrobiło taką akcję w jeden, w jeden, w jeden dzień. Czyli to jest pomysł na to, na to żeby zaangażować wolontariuszy. A Giving Tuesday jest tutaj powodem. Słuchajcie, jest taki dzień, wtorek, dobroczynny wtorek, Giving Tuesday 28.11, zbieramy się w takim i takim miejscu i robimy to i to. Kolejny pomysł na biznes i lokalną społeczność to też jest właśnie, co jest fajne w tym przykładzie, że nawet taki mały, lokalny biznes może się zaangażować. Tak, tutaj grupa właścicieli małych firm. Zangażowali lokalnych artystów, aby ożywili i pomalowali krzesła, czyli po prostu ci, ci właściciele biznesów, bo to jest skrócona historia, oni jak gdyby, to, to właściciele biznesów przekazali różnego rodzaju krzesła właśnie do lokalnych artystów, a następnie te krzesła. Były licytowane w Giving Tuesday, i dochód z tych licytacji był przeznaczony właśnie na wsparcie, na posiłki dla osób bezdomnych i biednych z lokalnej społeczności. Czyli zaangażowanie kilku firm plus też lokalnych artystów i dochód dla, przeznaczony na, na posiłki dla osób bezdomnych. Czyli mamy tutaj takie Trzy elementy, czyli mamy artystów, mamy biznes i mamy tych potrzebujących, czyli osoby bezdomne czy biedne z lokalnej społeczności. Prosty przykład na zaangażowanie się biznesu w właśnie taką działanie lokalnej społeczności, na podkreślenie tego, że okej, okay, my prowadzimy biznes, ale my nie jesteśmy oderwani od tego, co się dzieje wokół nas, my widzimy, co się dzieje wokół nas, Widzimy, że są osoby bezdomne, biedne, którym warto pomóc i chcemy to zrobić przy pomocy takiej, takiej właśnie akcji. I kolejna, już ostatni przykład. Mega mi się ten przykład spodobał, bo to jest salon kosmetyczny z Rumunii i lokalna organizacja non-profit, której nazwa mówi wszystko, czyli nigdy samotni przyjaciele osób starszych w Giving Tuesday oferowali osobom starszym dzień bezpłatnego rozpieszczania. Ja tutaj cytuję, bo to jest, to jest tłumaczenie z angielskiego. Tak się zastanawiałem, jak, jak, to, jak to zobaczyłem przetłumaczone. Rozpieszczania. Okej, okay, super, bo no salon kosmetyczny to tak na naprawdę sprawia pewnie różnego rodzaju rzeczy i to pewnie fryzura, i to może jakieś zabiegi innego rodzaju, ale jest prosty pomysł na to, żeby. Zaangażować osoby, zaangażować jeden biznes, tak na dobrą sprawę, jeśli jakiemuś biznesowi na, zależy na tym, żeby się wyróżnić, albo może przyciągnąć również osoby starsze już płacące do swojego salonu, to ma, może zrobić taką akcję właśnie z jakąś na przykład organizacją, która wspiera osoby starsze i po prostu zrobić taki bezpłatny dzień bezpłatnego rozpieszczania właśnie w salonie kosmetycznym. Tak na dobrą sprawę do tego są potrzebne pewnie dwie osoby, czy połączenie dwóch osób, tak? czyli osoby takiego biznesu, właściciela, właścicielki takiego biznesu i osoby z organizacji po to, żeby zorganizować wspólnie taką, taką akcję. Coś prostego, coś dobrego, coś co pokazuje, Wszystkim, że warto pomagać, warto wspierać różnego rodzaju inicjatywy, no bo tutaj mamy wsparcie osób starszych, tam mamy wsparcie osób bezdomnych albo biednych, osób dotkniętych kataklizmem, mamy wsparcie osób, które chcą rozwijać zrównoważony biznes odzieżowy, mamy wsparcie sierot 2022 dwie pary skarpetek, dla, e, dla sierot i e, mamy również działania ekologiczne, czyli sadzenie drzew. Giving Tuesday może być dla Was okazją do tego, żeby po prostu zrobić akcję, która dzięki temu, że e, będzie nagłośniona, że będzie pod hashtagiem Giving Tuesday, będzie miała większy zasięg, dotrze do, do większego grona, e, grona odbiorców, zbuduje po prostu zasięg. Moi drodzy, kurczę, ale mi dobrze, że czasem idzie. Nie mów, hop, Marek. Jeszcze będą pytania, pewnie. Dobrze. Co dalej? Co dalej? Decyzja, właśnie, decyzja. Po Waszej stronie jest to, czy on-selfie? Czy Takiej prosta rzecz, tak na dobrą sprawę, pewnie nagranie prostej instrukcji dla, dla Waszych fanów, darczyńców, dla Waszych przyjaciół do tego, co to znaczy on-selfie, jak zrobić on-selfie i kiedy to opublikować, albo wasza, wasza akcja pewnie można to jakoś połączyć, ale nie chcę tutaj nie chcę tutaj nic sugerować, że możecie zrobić waszą akcję na bazie właśnie tych przykładów, które zobaczyliście, a może jeszcze coś innego. I jeśli oczywiście zdecydujecie się na waszą akcję, to pierwsze, to, to decyzje, z kim, dla kogo i jak duża. Nie wiem, czy kolejności pytań bym nie, nie, nie zamienił, bo pewnie jak duża w tym takim gorącym okresie przedświątecznym powinno być pierwsze, czyli ile tak na dobrą sprawę macie czasu na to, żeby coś przygotować, a z kim i dla kogo to już dalej, ale to myślę, że każdy sobie te pytania w odpowiedniej kolejności poukłada. Czyli pierwsza rzecz, decyzja. Giving Tuesday w tym roku, 28.11., 28 listopada. Unselfie, czy jakaś akcja z biznesem, z samorządem, z jakąś może inną organizacją, bo to też jest okazja do tego, żeby łączyć się z innymi organizacjami, które działają w tym samym na przykład obszarze, jak wasza, wasza organizacja, i połączyć siły, aby dotrzeć szerzej z informacją o problemie społecznym, którym się zajmujecie. Druga rzecz to plan. I oczywiście plan, słowo plan brzmi bardzo, bardzo tak górnolotnie i, i może się wydawać, że coś ogromnego, ale tak na dobrą sprawę to jest niejednokrotnie prosta albo, albo bardziej skomplikowana lista rzeczy do zrobienia. Ostatnio oglądałem taki film na YouTube dotyczący Checklist Manifesto, czyli manifest checklisty, czyli listy do zrobienia i tam była taka fajna rzecz, w ogóle historia tego polecam. Ja może wrzucę to, to na grupę fundraiserzy FaniMani, ten film, bo on jest bardzo fajny, związany z historią w ogóle tego checklist manifesto, skąd to się w ogóle wzięło, ale tam jest, tam jest fajna rzecz powiedziana, że checklisty powinny być krótkie, lepiej pięć, ale krótkich, niż jedna długa, która będzie tak długa, jak te pięć małych. Yy, historia jest naprawdę fajna, jeśli nie jesteście na grupie Fundraiserzy FaniMani, to zapraszam, znajdźcie nas na, na Facebooku, ja ten film odszukam i, yy, i znajdę. Jakość dźwięku ten film ma chyba z 10 lat, albo i więcej, yy, więc jakość dźwięku nie jest rewelacyjna, ale warto, wa, warto, yy, warto obejrzeć, bo tam są też ciekawe historie po, yy, pokazane, w jaki sposób prowadzenie checklist zmniejszyło śmiertelność w szpitalach. Nie będę więcej spoilerował. I na koniec to, co może Wam pomóc w jakiś sposób w organizacji Unselfie czy w organizacji akcji Waszej własnej, to materiały, które znajdziecie na stronie, na Giving Tuesday, materiały, które znajdziecie na Facebooku, na Giving Tuesday polskim, ale nie tylko, te materiały dopiero zaczną się pojawiać, więc obserwujcie nas, zacznijcie nas obserwować, jeśli jeszcze tego nie robiliście, te materiały zaczną się pojawiać na dniach. Możecie też na stronie znaleźć. Ja może spróbuję to pokazać. Może będzie mi to dane, że, że tutaj mi wszystko zadziała. Ok. Wam pokażę dla organizacji. Tutaj jest webinar, który zamienimy, ale tu są przykłady z całego świata. Gdzie tu były materiały? Materiały tutaj, do góry, w menu Marek. No, przecież materiały Giving Tuesday Polska, kolekcja zdjęć w serwisie Pexels. Posty na Facebooka, dziękujemy. Dzielimy się, uwolni dobroczynność. To możecie sobie zobaczyć i możecie też tutaj do, wejść do kanwa Giving Tuesday Global. Gdzie znajdziecie materiały, szablony materiałów? One są po angielsku, ale jak ktoś zna kanwę, to może sobie je spokojnie, spokojnie przerobić. Także tutaj macie takie gotowe materiały, z których, z których możecie korzystać. I oczywiście z Instagrama i Facebooka nie tylko. Wpiszcie sobie po prostu hashtag GivingTuesday i zobaczycie, co wam się pokaże. Teraz, moi drodzy, chyba jest ten moment, ten czas na pytania. Zmieściłem się w rekordowym czasie, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to jestem tu. Link do tej prezentacji wrzucę za chwilę do, na, właśnie, Facebooka. Zrobię sobie zaraz zrzut ekranu, żeby już zrzut ekranu zrobiony, żeby to się za chwilę pojawiło. Moi drodzy, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to możecie też oczywiście pisać do nas na kontakt Jeśli chcecie, potrzebujecie jakiejś porady, czy jakiegoś pomysłu, czy chcecie skonsultować jakiś pomysł, to, to, to napiszcie, dzwonimy się i, i, i porozmawiamy. Zachęcam do tego, żeby właśnie dołączyć do przede wszystkim um, Właśnie do Anselfi już przewijam się do tego Anselfi. Do Anselfi. To Anselfi jest, myślę, że fajnym prostym pomysłem, żeby zachęcić waszych fanów do tego, żeby powiedzieli w dniu Giving Tuesday 28 listopada po prostu dla, dla kogo, może dlaczego bije ich serce. Dzisiaj właśnie w tym dniu Giving Tuesday. Co jest oczywiście ważne w Giving Tuesday, to to, żeby to złapało zasięg, to hashtag, hashtag Unselfie i hashtag Giving Tuesday. Możecie dołączyć dowolne inne hashtagi. Jak zaczniecie sobie szukać troszeczkę informacji na Giving Tuesday, to traficie na takie hashtagi jak na przykład Giving Zoo, czyli taka skoordynowana akcja ogrodów zoologicznych w Stanach Zjednoczonych gdzie te ogrody zoologiczne z różnych miejscowości, z różnych, z różnych końców Stanów Zjednoczonych zrobiły po prostu wspólną akcję Giving, giving Zoo, żeby zachęcić ludzi do odwiedzania zoo, czy żeby, żeby podkreślić, co tak na dobrą sprawę ludzie w zoo mogą zobaczyć, zwłaszcza ci, którzy dawno nie byli, to... Mogą się dowiedzieć czegoś nowego. Więc zachęcam do akcji właśnie Unselfie. Jeśli nie macie pomysłu, to Unselfie jest prostą rzeczą. Na dniach opublikujemy taki instruktaż wideo, który wy będziecie mogli też. Na podstawie którego najlepiej, żebyście tu wy nagrali waszą instrukcję dla waszych fanów. No bo wiadomo, że jeśli zobaczą was, osoby, które reprezentują organizację, to będzie to bardziej osobiste, bardziej spersonalizowane. I bardziej przemawiające i zachęcające niż ktoś od nas, pewnie ja, kto taki, film, kto taki film nagra, a będzie osobą kompletnie nieznaną waszym fanom. Prosty filmik do zrobienia, podejrzewam, że w pół godziny, do wrzucenia i do zachęcenia ludzi do tego, żeby pokazali, co jest dla nich ważne. A jeśli nie macie pomysłu, jeśli chcecie zrobić coś więcej, czyli selfie i, przepraszam, nie macie pomysłu, nie chcecie robić selfie, a chcecie zrobić coś innego, no to jeden z kilku pomysłów, który, który podrzuciłem, pewnie jakiś miks tych akcji możecie zrobić w waszej organizacji, w waszej jednostce, firmie i dobrze, i pytania, nie ma pytań. Dziękujemy za fajne pomysły. Ich przetworzyć na swój grunt. Ja, ja myślę, że tak, że gdyby że przetworzenie na swój grunt, to jest taka, to chyba było do planu powinienem dopisać, że to, to przetworzenie na swój grunt, jako jeśli Agnieszka pozwolisz, to ukradnę to przetworzenie na swój, na swój grunt tych wszystkich pomysłów. Tak, to jest bardzo ważny element. Po spotkaniu czy po webinarze. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, to jeśli będziecie mieć więcej pytań, jeśli będziecie chcieli skorzystać też z siły mediów społecznościowych, to pod tym, pod tym filmem, który jest na Facebooku, ja za chwilę wrzucam linka do tej prezentacji i najlepiej jakbyście pytali, wrzucali, wrzucali też tam, bo dzięki temu skorzystacie też z siły mediów społecznościowych i być może nie, nie wiem, ja, ktoś inny z fani, mani wam odpowie na, na wasze wątpliwości czy pytania, ale być może ktoś inny, kto ma swoje przemyślenia własne, też do tego, do, tego, do tego dołączy. To ja w takim razie Wam dziękuję bardzo za obecność dzisiaj. Cieszę się bardzo, naprawdę ja się cieszę, że udało mi się dzisiaj w rekordowym czasie. W rekordowym czasie zamknąłem się w godzince, ale chyba nic więcej nie muszę mówić. Po prostu zapraszam Was do tego, żeby. W tym dniu 28, 28 listopada 2023 roku skorzystać z tej okazji do komunikacji. Ja tak to nazywam, bo to jest okazja do komunikacji. Okazja do akcji, a Polacy lubią akcje. Skorzystać po prostu z tego dnia, żeby nagłośnić to, co robicie, żeby nagłośnić to, co wasza organizacja robi, żeby nagłośnić to, co jest bliskie waszemu sercu. Dzięki bardzo do zobaczenia. Widzimy się pewnie na kolejnym webinarze, o którym będziemy pewnie informować mailowo i socialowo. Do zobaczenia. Cześć, hej. Będę w kontakcie. Dzięki. Do zobaczenia. Hej.